Witajcie kochani na podcaście Jeden cel to jest miejsce, w którym rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi od lat zaangażowanymi w budowanie Królestwa Bożego. Rozmawiamy o tym, co nas łączy, dlatego że jesteśmy ludźmi, którzy chcą znać Jezusa i czynić Go znanym. Wiem, że nie każdy może spędzić półtorej godziny przed YouTube'em, dlatego odcinki z tego podcastu będą dostępne na platformach streamingowych, do których możecie znaleźć linki w opisie. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, możecie dać lajka w górę, napisać komentarz albo zasubskrybować nasz kanał. Jeżeli Bóg wkłada Wam to w serce, możecie wesprzeć finansowo nasze dzieła. Kochani, tymczasem zostawiam Was z naszym wspaniałym gościem. Dobrej zabawy! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. To jest podcast Jeden Cel. Ja się nazywam Michał Saj, jestem jednym z liderów Armii Dzieci. My tutaj w Lublinie tworzymy taką wspaniałą wspólnotę, która ma członków również poza naszym wspaniałym miastem. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Instytutu Ewangelizacji Świata, ICP i MISJA. To jest instytut, który zrzesza świeckich misjonarzy, świeckich ewangelizatorów i opieramy się na dwóch filarach: ewangelizacja i uwielbienie. Podcast nazywa się Jeden cel, dlatego że wszyscy w Kościele mamy ten sam cel. Nie jesteśmy każdy w swojej parafii, każdy w swojej wspólnocie, jakimś odizolowanym punktem, który gdzieś tam sobie działa na własną rękę i realizuje swoje pomysły, tylko jesteśmy częścią ciała Chrystusa. Tak naprawdę całe ciało współdziała w tym celu, żeby dobrze funkcjonowało. I w momencie, kiedy prawa noga jest niezdrowa, jest chora, no to lewa przejmuje tą robotę i tak my się wspieramy, tak działamy. Mamy ten cel, że chcemy, żeby im Jezusa było znane. I sami chcemy go znać. To jest tak naprawdę punkt pierwszy. Dzisiaj Was bardzo serdecznie witam e, razem z Krzysiem Sowińskim, który jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, szczęść Boże. Krzysiu, skąd jesteś? Ze Skierniewic. Ze wspólnoty. Głos pana, Young GPS. Young GPS. Mnie to bardzo zawsze jarało, jak patrzę Yang GPS. O co chodzi w ogóle? Co to jest ten GPS, nie? Młody głos pana Skierniewicy, my... ale też młody GPS, młody. który prowadzimy do ojca. E, sorry, nasze hasło jest. <laughs> Ojciec prowadzi nas, a my prowadzimy do niego. Amen. Ja też się pomyliłem w naszym haśle, znaczy i go znanym, także jest jeden jeden. Prowadzi nas ojciec, a my prowadzimy do niego. To jest tak stricte, bo trochę przestawiłem tam słowa. Amen. Krzysiu, masz żonę? Mam. Pewnie wszyscy wiedzą. Twoja żona nazywa się Maja, jest mhm. niesamowicie namaszczoną i utalentowaną artystką, ma w ogóle taką duszę człowieka, który no nie tylko robi to, co jest fajne, ale też robi to z miłością i robi to dla Boga, nie? No. To jest super, że się tak dobraliście, ty jesteś takim Bożym dzikiem, ona jest taką... Bożą paprotką, tak kiedyś paproną. padło to. <noise> tak, tak jest? <noise> ona tak o sobie powiedziała. Nie no mi się to bardzo podoba, bo jak was coraz bardziej poznaję już prywatnie, już nie tylko na scenie, wiesz, gdzieś oglądam, słucham mm -hmm. i śledzę... No to, to jest niesamowite świadectwo wasze, nie? że świat teraz mówi, musimy być kompatybilni, nie? musimy po prostu być tacy, pasować do siebie. A tutaj się pojawia ogień i woda, pojawia się po prostu człowiek, który jest super dynamit i o, w ogóle będziemy zdobywać świat dla Jezusa. I jest Maja, która śpiewa, która ma po prostu ten pokój w sobie i taki spokój. Nie? I to wiesz, prawda. Jak się w tym odnajdujesz? Dobrze. Wiadomo, że mamy takie punkty, w których jest to docieranie i ścieranie przez tą różnicę charakterów, ale jednocześnie wiem, że dobrze wybrałem. Czyli co, to jest taki moment, w którym to jest generalnie twój krzyż, który niesiesz, że macie różnicę charakteru, ale Bóg ci powiedział, powiedział że to ona jest ta jedyna i ty trafiłeś do takiego miejsca, które Bóg dla ciebie przygotował, żeby cię biczować przez całe życie tym, że się po prostu nie rozumiecie, tak? Nie. Ja myślę, że powołanie, każde powołanie jest właśnie takim krzyżem, takim ciężarem, który my musimy nosić. Gdyby nie było ciężaru, nie byłoby rozwoju. Ja to często porównuję do sportów na przykład siłowych. Żeby mięsień się rozwinął, on musi najpierw popękać, Amen. musi być uszkodzony. Dopiero w tym miejscu jest rozwój i regeneracja, więc. Każdego rodzaju powołanie niesie za sobą plusy i minusy i niesie za sobą te rzeczy, które są super, przyjemne i łatwe, i też te, które są trudne i ciężkie. Ale Bóg daje łaskę, żebyśmy to nieśli. Amen. No i ja oczywiście piję nie do tego, jak wasza sytuacja wygląda, ale jest taka pewna mentalność wśród młodych ludzi, że znaczy. W sumie młodych to już coraz mniej, ale ja pamiętam, jak, jak myśmy byli młodzi, nie? że Bóg tak naprawdę powołuje do życia. Czyli starzy już jesteśmy? No wiesz, ja mówię, no to ty posługujesz dla nastolatków, nie? No to ja tak bardziej się odbijam o nich, nie? Jako no. młodych. Myślę, że jak będziemy im starszy człowiek jest, tym więcej jest tych młodych. No ale co to za myśl? No, myśl jest taka, że mm, po prostu tak jakby Bóg wychowuje przez to, że chcesz spełniać swoje marzenia, on cię powołuje w inne miejsce, nie? I była taka mentalność, że. Po prostu to nie jest sielanka żyć z Bogiem. To jest trud, to jest znój, to jest po prostu niespanie po nocach, to jest ciężar, to jest po prostu walka o przetrwanie, nie? I po prostu znaczy, patrząc na. I tak to... i nie, moim no, zdaniem. Okej. Okay. Bo nawet będąc z miejscu swojego powołania, czasami na tyle ta ludzka strona nasza przejmuje kontrolę, że człowiek się martwi, trudzi, zajmuje mu to głowę, nie śpi po nocach. Ja też tak mam, że często nie, nie śpię w nocy, bo. Bo rozmyślam, bo analizuję, bo planuję, bo Bóg do mnie mówi. Często jestem na tyle mało chyba otwarty na to, co On mówi w codzienności, że dopiero w nocy do mnie mówi i czasami jest tak, że muszę wstać, żeby zapisać, żeby nie zapomnieć. I do trzeciej w nocy po prostu czuję, jak słyszę, jak, jak Duch Święty mi pokazuje różne nowe rzeczy, a, a ja no co, no, muszę to wszystko zapisać. No ale zanim poznałeś Boga, miałeś trud. Czy On się ruszył? No czy on się różni? No bo tak naprawdę, że człowiek, który przechodzi trud, yy, ma po prostu, wiesz, ciężko w życiu... Znaczy, trud, i, trud, i, każdy ma i, trud. No, no przechodzi trud i słyszy taką informację, a w kościele to nie jest tak, że to jest tylko sielanka, nie? No to jaka to jest dobra nowina? Wytłumacz to, nie? Bo jest, bo ja wiem, że jest. Nie? Tamten trud był trudem niesionym samemu. Mhm. Teraz nie niosę nic sam. A mówisz o żonie? Nie. Mówię o Jezusie. Który mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, bo ja was, ja was pokrzepię. Mhm. Moje jarzmo jest lekkie, czy tam słodkie, a moje brzemię lekkie. Więc y, to jest właśnie to, że kiedyś niosłem ten trud i to ten ciężar życia, a przede wszystkim ciężar grzechu sam. Mhm. Y, I to sprawiało, że, że po prostu nie radziłem sobie, bo musiałem sam sobie radzić, a nie da się sobie poradzić samemu. Przynajmniej taką, taka jest moja filozofia, mm -hmm. także we wszystkim, w czym jestem, Bóg jest ze mną ja jestem z Nim. Więc nie warto jest znosić samemu tych wszystkich trudów. Natomiast to, co charakteryzowało tamto życie, a co nie charakteryzuje tego życia, jest to, że wtedy był lęk, a teraz go nie ma. Amen. I to jest dużo, dużo bardziej ważne niż tam trud. Nie? Bo trud. Mm -hmm. to, Mój tata mówił, że jak nie boli, to znaczy, że nie żyje. Ja to trochę wziąłem w takim sensie, że no, nasza, nasze życie jest walką. Jak nie walczysz, to, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo albo walczymy z, w codzienności z okolicznościami, albo walczymy, nie wiem, z, z, z demonami, albo mhm. z czymś innym. No, to jest walka. Bóg nas powołuje do walki. Zresztą Jakub też walczył, nie? walczył z Bogiem. I mhm. nawet i modlitwa jest taką walką walką ze swoją cielesnością, walką z dążeniami ciała. No kto, kto nie miał tak, że zaczynał się modlić i nagle mu 10 tysięcy spraw, które musi załatwić, przychodzi do głowy, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, to zawsze tak jest, że mhm. siadasz do modlitwy i co. I masz, o, muszę wynieść śmieci, kapustę ugotować, kupić mięso, coś tam. I to się pojawia, i to są właśnie te pokusy od, od demona, żeby nas, albo nawet od ciała, żeby nas po prostu rozproszyć, żeby wyciągnąć nas z tego, co jest naprawdę ważne i co powinno być tym jednym celem, dla którego żyjemy, czyli obecność Boża. Amen. Czyli masz wspaniałą żonę, co? No? Nie no, jak was poznaję, to widzę, że to się da. Z takim no, świadectwem się da. dla mnie, że to się da, nie? bo wiesz, dużo ludzi ma problemy w małżeństwie, a wy wygrywacie je. To jest właśnie wasz charakterystyczny taki rys. Że to nie chodzi o to, żeby nie mieć problemów, tylko żeby być zwycięzcą. No, jesteś Jezusa. zwycięzcą, póki Jestem, walczysz. Tak, tak czy nie? No nie? Jak się nie poddasz, to zwyciężysz. No nie. właśnie, więc jak, to jest zasada, naczelna zasada życia. Nie tylko duchowego, ale wszelkiego. Póki dziecko, walczysz, jesteś zwycięzcą. Pierwsze dziecko? Drugie. Drugie już teraz. A pierwsze? Róża? Co? Ile miałaś lat? Jak urodziła mhm. się? 20. 25. Szybko czy późno? Czekaj, czekaj gadam. Nie umiem liczyć. Nie, no 25 jeszcze, rocznikowo 26, mhm. ale normalnie 25, bo ja mam urodziny w grudniu, ona się urodziła w kwietniu. Szybko czy późno? Ja w ogóle myślę, że się spóźniłem parę lat ze wszystkim. Ale rzeczywiście masz takie wrażenie, że powinieneś był albo mogłeś to zrobić wcześniej? Znaczy im dalej brnę w relacji z Bogiem i im więcej mi pokazuje na temat przeszłości mojej, to tym bardziej widzę, gdzie były te takie okna, mhm. w które mogłem wejść, żeby spotkać się z Nim, a nie wszedłem. Czyli mówi, że mogłeś, była okazja do tego, żebyś się nawrócił dużo wcześniej, niż to dużo się rzeczywiście wcześniej. wydarzyło. No i czemu nie? Co powiesz dzisiaj człowiekowi, to, który może sobie myśli: No ja też miałem takie okno, no i. To co w słowie? No. Czyli, że jak człowiek słyszy słowo, to ono pada na różny grunt mhm. i w zależności od tego, jaki to jest grunt, i te, takie się dzieją rzeczy. Tak? Mhm. To słowo, które ja słyszałem, padało na grunt skalisty. Szybko przyjmowałem, ale nie, nie wypełniało, no, nie dało rady tych korzeni zapuścić. Dopiero po różnych latach ciężkich doświadczeń i Doświadczenia dna i tego, że po ludzku nie jestem w stanie osiągnąć tego, czego pragnę, czyli szczęścia. Dopiero to okazało się, że przeorało te kamienie i wyszła gleba, która mhm. była okazała się na tyle e, dobra, na tyle właściwa, żeby mogło to słowo po prostu wydać owoc. Czyli 25 lat, pierwsze dziecko i wigilia tego roku, poprzedniego roku, mhm. jazon. Tak, on się urodził w Dzień Moich urodzin. Amen. A ma jak ma kiedy? Maja ma 15 stycznia. To jest ciekawe, że jest od ciebie rok starsza, nie? Jak ty rok się urodziłeś? Mu no, rok młodszy, jak ty się urodziłeś w grudniu na w styczniu. No tak. Man. Śmialiśmy się z tego. No dobra, no i masz dwójkę, dzieci, żonę, jesteś ewangelizatorem, jeździsz po kraju, głosisz, zapraszają cię ludzie na rekolekcje, do kościołów, do parafii. Do szkół, na studiach. Pewnie też głosiłeś do studentów. E, jesteś gościem na różnego rodzaju filmikach, na YouTubie, na Facebooku, na konferencjach chrześcijańskich. E, co tam jeszcze robisz tak zgłoszenia? No, formą głoszenia również jest muzyczna działalność moja. A to do tego, do, do, to do tego dojdę. Do tego dojdę. Ale ten, ten, ten temat yy, dzieci nie. No i teraz co? No, zostawiasz dzieci w domu? Yy, jak, jak gdybym spojrzał na ostatnie pół roku wyjazdów, to głównie nie. No ale też musimy wspomnieć, że ostatnie pół roku twoja żona była w końcówce ciąży. Tak. Czy to już nie było tylko, że dzieci, że no, dziecko, ale, ale też już żona, wiesz. Zdołaliśmy jeździć niemalże do końca, no tydzień przed terminem porodu jeszcze gdzieś byliśmy. Na no wyjeździe. ja tylko mówię, że to jest podwójne zwycięstwo, nie? No podwójne błogosławieństwo, Amen. bo Pan dał taką możliwość, że się dało. Mhm. Bo nie wszyscy mają taką lajtową ciążę, jaką moja żona miała przy, w tym, w, tym mhm. w ogóle miejscu. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest owoc jej współdziałania z łaską i dostosowywania się do tej łaski, bo miała, miała w sobie takie myślenie, że jej, jej ciało jest słabe. I to, to myślenie przez ostatnie kilka lat zwyciężyła. Przezwyciężyła razem z Duchem Świętym, bo no, tak obiektywnie rzecz biorąc, z WF-u zawsze szóstka, zawsze mhm. wysportowana. Pół roku przed ślubem zaczęła chodzić w ogóle na crossfit, i w noc poślubną, kiedy ją zobaczyłem w całej okazałości, no to się okazało, że ma lepszy brzuch ode mnie. W sensie kaloryfer na brzuchu, a ja co? Boiler, nie? No i, no i jej ciało jest. Silne, mhm. więc to też jest praca, którą ona wykonała, żeby pozwolić tej świadomości dojść do jej serca. Nie tylko być w głowie, ale też w sercu. I, i, i tego owocem jest taka ciąża. Myślę, że, że, że po prostu nie było wielkich problemów. Mogliśmy jeździć, głosić wszędzie, gdzie chcieliśmy być. Mhm. I, I też poród, który nie trwał 15 godzin, jak pierwszy, a dwie godziny. Mhm. No i co? Jedziecie? Maja zostaje z dzieckiem w hotelu, ty idziesz głosić, tak? Nie. A jak? No, jest z nami na sali, już są z nami na sali. Jest, jest ona i Róża wtedy, a teraz będzie Róża i Jason. Zazwyczaj, znaczy zależy oczywiście od miejsca, w którym głoszę, bo no tak. jeżeli jadę do liceum, no to mm -hmm. nie będę brał mai z dziećmi, tak? Jeżeli jadę do więzienia, to nawet nie mam takiej możliwości. Mhm. A jeżeli jadę do wspólnoty głosić na, na ich obozie czy, czy na weekendzie, jakimś formacyjnym, no to wiadomo, że z żoną, z dziećmi, dzieci wtedy są z innymi dziećmi z tej wspólnoty, mhm. bo zazwyczaj tak się pojawia, że są, są te dzieci i, i jest gitara, nie? No to czyli tak naprawdę z tego, co ja słyszę, to, to, to nie jest takie dla Ciebie, że. Yy... Tak, po prostu bierzemy dzieci, bo to tak się dzieje, bo to jest proste. Tylko świadomie pracujecie nad tym, żeby inwestować w to, żeby dbać o to. Tak jak mówisz o Mai, że ona inwestowała w swoje ciało i przygotowywała się do tego momentu porodu, żeby nie być zaskoczona, bo wiele ludzi, myślę, ma takie doświadczenie: no po prostu nagle jest ciąża i no to jest zaskoczenie, nie? że to w ogóle wiesz, się przybiera na wadze i tak dalej, i tak dalej, ciało nie wytrzymuje. A ty widzę, że tak podchodzisz do tego dojrzale jak na swój wiek <laughs> i po prostu sam tworzysz okoliczności, nie? No, to jest dar pana. No. Wierzę, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy go miłują. Więc nawet jak okoliczności są złe, to i tak idziemy przez to i dajemy radę na no co. No i jesteś jednym z pionierów tak naprawdę w Polsce. Z pionierów ludzi, którzy po pierwsze w tak młodym wieku zaczynają głosić i rzeczywiście są zapraszani, nie. I szanowani, a po drugie, że nie zrezygnowałeś z życia rodzinnego i nie ma u ciebie w rodzinie, z tego co widzę, takiego modelu. A mąż ewangelizator, nigdy go nie ma, wszędzie go zapraszają, ja tu sama w domu siedzę, tylko jesteś, no właśnie, godzisz życie rodzinne z posługą. To jest taka twoja, taki sposób życia, który po prostu zadziałał, nie? No tak, dzięki Bogu. Super to jest w ogóle. Szapoba. Także ja każdego, kto potrzebuje człowieka do głoszenia, zachęcam bardzo serdecznie. Zaproście Krzysia. Krzysiu przyjedzie w cztery osoby teraz. No chyba, że do więzienia. No zależy. No. Tak jak mówię, czasami jeżdżę sama albo z braćmi ze wspólnoty. Kiedy właśnie, no nie wiem, głosimy do bierzmowanych na jakimś weekendzie z Duchem Świętym czy coś takiego, no to mhm. wtedy raczej nie biorę żony, tylko jestem, jestem z braćmi i, i głosimy. Nie? Amen. Czyli zawsze wspólnota. Zawsze. Jak nie rodzinna, to jak już jest, Owszem, owszem. Z pana. Super. Dobra, kończąc ten temat, muszę tylko statement wygłosić. Krzysiu jesteś niesamowity. To jest w ogóle super, co robisz. Ja bardzo, bardzo, kocham twoje przecieranie szlaków i pokazywanie takiego modelu. Ale ja bym tylko chciał yy, coś ja tutaj nie skończyłem, uciślić, ale ale. Poczekaj. No. Yy, ja nie uważam się za pioniera. Myślę, że byli przed nami ludzie, którzy yy, sam zawdzięczam to życie świadectwu innych, którzy mm -hmm. w latach osiemdziesiątych poszli za Bogiem i, i jako świeccy ludzie e, żyli po prostu z ewangelizacji, w takim sensie, że tylko ewangelizowali. Tak? Mm -hmm. to, to, to jest, e, zobaczyłem, że się da. Jak się dało wtedy, to tym bardziej dzisiaj, kiedy media społecznościowe i to wszystko jest tak rozwinięte, że możemy nie tylko prowadzić tą służbę stacjonarnie, ale mm -hmm. też być błogosławieństwem w internecie dla innych. Amen. Amen. Super. Zadam ci siedem pytań. Niech nie tak 7 Nie, tematów. Co Ale jeszcze super? chciałeś coś dokończyć ten statement. To ja tylko będę, cię... będę w aktach kończył w takim razie. Siedem, nie, czekaj, dwa, cztery, sześć. Tak, siedem tematów. Twój ulubiony cytat z Pisma Świętego o pieniądzach. Dawajcie, a będzie wam dane. O rodzinie. Ja wiem, co powiesz. <laughs> Mężowie, miłujcie żony jak własne ciało. Dzieci. Rodzice, nie bądźcie dla dzieci. Jak to tam to, to słowo jest? Parafrazując, nie przycinajcie im skrzydeł. Amen. Kościół. Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Wspólnota. Trwali oni w nauce apostołów, w modlitwach, w, w łamaniu chleba i we wspólnocie. Dary Ducha Świętego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, ci, którzy uwierzą, zostaną chrzczeni i takie znaki towarzyszyć im będą, na chorych ręce jakoś będą, ci odzyskają zdrowie, że duchy wyrzucać będą nowymi językami, mówić będą i tak dalej. To była posługa czy dary Ducha Świętego? To są dary Ducha Świętego. Amen. Posługa? Posługa? No. Mhm. Nie bierzcie kija ani trzosu. Amen. No i studujesz teologię? Studiuję. Który rok? Trzeci. Jak ci idzie? Dobrze, stypendium dostałem. Yes. Chciałem, żebyś to powiedział. No i po co? Po co po co stypendium dostałem? Nie, po, no to ja wiem po co stypendium dostałeś. Dostałeś po to, żebyś się uczył jeszcze lepiej. No. Po Ty, co studiujesz? Po co studiujesz, no. Może ja bym nie zaczynał od po tylko dlaczego? No, okej. Okay. Bo Pan Bóg mi powiedział, że mam iść na studia. Okej. Okay. Ale teologiczne powiedział. Tak. Nie powiedział, iść na studia budownictwa. Więc hmm. nie. A chcesz się podzielić, jak to powiedział? No tak, jak zwykle do mnie mówi. Czyli? W moim sercu. Siedziałeś sobie i usłyszałeś głos ze ścianą. Nie, to było tak, że usłyszałem kolegę, który jest wyżej o rok mhm. z takiej wspólnoty z Warszawy, i on mi powiedział, że jest taka możliwość studiowania w taki, w taki sposób. Mhm. Jak ja to usłyszałem to jest w systemie blended learning, to stwierdziłem: kurczę, to jest właśnie dla mnie, bo w, w weekendy bym nie mógł, mhm. a w tygodniu bym mógł. I to, to się dzieje w tygodniu, więc Super. Więc jest to, jak to usłyszałem, to po prostu w moim sercu zrodziło się ogromne pragnienie i jakby nagle pewien puzel wkroczył na, na miejsce. Tak? Czyli to było dla ciebie takie naturalne po prostu coś, co odpowiedziało na twoje wewnętrzne pragnienie. I, i taki nie, tak? dlatego że jak skończyłem studia poprzednie, mhm. obroniłem licencję, to powiedziałem sobie nigdy więcej studiów. Okej. Okay. Więc samo to, że poczułem pragnienie studiowania... Mhm. Co było sprzeczne z moim doświadczeniem, to uh -huh. już mi dało znak, że to może być Bóg. I jak sobie poradziłeś z tym doświadczeniem? Z którym, z tym poprzednim? No, z tym trudem, nie? Nie było go już, kiedy to pragnienie się zrodziło, kiedy usłyszałem, że jest taka możliwość. Tylko Przecież po prostu poszedłem i zacząłem zadziałać. Czyli Duch Święty jest sprawcą chcenia i działania. Amen. Czyli jak cię do czegoś powołuje, to wyposaż, żebyś to zrobił. Tak. To, Amen. co Bóg wymaga, swoją łaską umożliwia. Amen. I to skąd? Z katechizmu. Tak myślałem. Pamiętasz numer? <laughs> Nie, nie pamiętam, ale to jest chyba jakiś cytat jednego ze świętych. A, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie. Po prostu mam na, na takich poziomach to już bite do głowy, że, że nie, niekoniecznie jestem w stanie tak mhm. konkretnie powiedzieć, które i które, bo to jest coś, co ciągle wraca. No ale często mi rzucasz. Katechizm? No bardzo. No, ja jestem w szoku. No, no ale lubię. wiesz czytać, a czytać, pamiętać z numerami w detalach. Pamiętam, jak siedziałeś kiedyś z naszym księdzem profesorem Sławkiem Pawłowskim. I po prostu się tymi cytatami z katechizmu. Aż w końcu któryś z Was powiedział jakiś cytat, którego nie pamiętaliście ani ty ani o numeru, i zaraz wspólnymi siłami, ale to na pewno musi być pierwsza część nie, to trzeciej trylogii. Nie, to było o ekumenizmie, bo ja się pomyliłem, powiedziałem, że to jest 518 punkt, a to są punkty po 800. Akurat mhm. o, a propos ekumenizmu, to jest 818 do 823. Ale w ogóle ja jestem w szoku, bo ja, ja studiowałem informatykę nie? i bardzo lubiłem to, co robiłem. Było to dla mnie trudne, ale jednocześnie miałem w sobie tego podjarkę. Nie? I ty jesteś chyba pierwszą osobą w naszym takim wieku, w młodym wieku, która po prostu. O, katechizm! Jak ja to kocham! To jest w ogóle coś tego, Muszę to studiować, nie? I sobie myślę, stary, skąd ty się urwałeś, nie? Jak, jak... To jest to i... samo, co wcześniej. Bóg mi powiedział któregoś razu, że mam przeczytać katechizm. Raz już przeczytałem, teraz czytam drugi raz. Od deski do deski. Mhm. A co z Pismem Świętym? Pismo Święte też. Czyli już nie tylko Pismo Święte, ale i katechizm, I to, i zaraz i się pojawia coś kolejnego, nie? No głównie te dwie rzeczy. No jak mhm. miałeś 18 lat, to byłeś takim człowiekiem? Zawsze dużo czytałem. Okej. Okay. A mhm. na ile tak jakby... Na ile to, co robisz teraz jest inne i niewykonalne dla tamtego Krzyśka? No na każdym poziomie. <laughs> Przykład? No taki, że... W tamtym życiu to, co było najważniejsze, to ja. Mhm. A teraz służę czemuś, komuś, kto jest większy ode mnie i nie ja jestem najważniejszy. No ale też jest bliźniego swego jak siebie samego, nie? No, owszem, no miłość do Boga wyraża się w miłości do człowieka. No ale miłość do człowieka ma być taka jak siebie samego, czyli tak jakby, żeby miłować drugiego człowieka tak jak Bóg przykazał, to musisz najpierw siebie pokochać. No, tak i całe życie to rezonowało w moim sercu i dlatego nigdy nie potrafiłem Znaleźć y, osobę, z którą stworzyłbym jakąkolwiek stabilną relację wcześniej, dlatego że siebie y, z głębi serca nienawidziłem. Mm -hmm. I wszystko, co robiłem w związku z imprezami, z y, używkami, z, z patologicznymi relacjami i z różnymi ekscesami. To wynikało tak naprawdę z mojej nienawiści do samego siebie, która została mi szczepiona na poziomie y, wczesnego dzieciństwa i różnego rodzaju mm. przemocy i różnych innych takich sytuacji, które miały miejsce w moim życiu, czy to w środowisku bliskim, czy dalszym, rówieśniczym, że tak powiem. Bo no, wychowywanie się na blokach i w szkole, w, która jest taką szkołą, gdzie jest właśnie szkoła blokowiska, to, mm -hmm. to jest nieustanna walka. Nie? No dobra, to obal mi pewien mit. Jest taki mit, przynajmniej ja jak byłem młody, jak byłem w gimnazjum, liceum, jest taki mit, że Bóg nie ma mi do zaoferowania tak fajnych rzeczy jak świat. Panie, oglądam telewizję, teledyski, filmy y, milionerów y, kasiastych i w ogóle te samochody, y, domy i tak dalej. I patrzę na takiego po prostu ewangelizatora i myślę sobie, jak on to osiągnie? Gdzie to jest w ogóle w kościele? No, to warto, jest warto jest sięgnąć po badania naukowe. Na no przykład. dawaj. Któregoś razu czytałem takie badania, które stwierdzają, znaczy tam naukowcy badali poziom zadowolenia z życia, mm -hmm. i różne czynniki, i tak dalej, które wpływają na ten poziom w wieku już tam zaawansowanym, tak, 60 plus, mm -hmm. że pytali ludzie, tych, tych osobników, czy jesteś szczęśliwy. I to były osoby z różnych backgroundów, w sensie takim, że i bogaci i biedni, mm -hmm. i milionerzy i nie, i tak dalej. I to, co ta statystyka pokazała, to to, że najbardziej szczęśliwi są ci, którzy mają ludzi obok mhm. siebie. Że to nie pieniądze, nie jakieś tam sukcesy, kariera i tak dalej. To nie daje szczęścia Tak na dłuższą metę, na dalszą metę. Tylko, tylko bycie mhm. ze sobą, bycie we wspólnocie, bycie... No właśnie, z rodziną. Pamiętam, kiedy się ewangelizowaliśmy w Warszawie, akurat na Nowym Świecie i spotkaliśmy pewnego pana, który przyjechał z Kanady mhm. i zaczął nam opowiadać. Ja po prostu w tym człowieku zobaczyłem takie poczucie spełnienia. To był człowiek, tak właśnie w okolicach 60. i mówił nam, że on mieszka w Kanadzie i przyjeżdża do Polski, bo Polskę kocha, ale też przyjeżdża, bo objeżdża wszystkich swoich z rodziny i kiedy są święta, na przykład w Kanadzie, jego synowie, córki mieszkają w Kanadzie więc wtedy kiedy tam tam są to spotykają się razem żeby świętować Boże Narodzenie na przykład i on o tym wszystkim opowiadał z taką pasją mhm. że mi się te dwie rzeczy spięły te, te badania które czytałem i to mhm. co on mówił że naprawdę to jest to jest coś prawdziwego mhm. że to obecność. To jest klucz no, do szczęścia. A nie w tam, też ludzie mają relacje, nie? Mają no, te mają. paczki znajomych w ogóle, wiesz. No ale pytanie, na jak, to, jak to wygląda? Bo to też tutaj trzeba nadmienić, że to był człowiek, który uważa siebie za głęboko wierzących i opowiadał nam o swojej rodzinie mm -hmm. i, i o tym, że, że modlą się razem, spotykają się, czytają Słowo Boże i tak naprawdę tutaj widać było, że on i jego rodzina budują na fundamencie, którym jest Chrystus. Tymczasem, no popatrzmy sobie na na, na przykład... Ja patrzę na moje życie i, i to jak zostałem wychowywany, jakie miałem doświadczenie różnych rodzin, w których gdzieś tam z którymi miałem styczność, jakie są komunikaty, mhm. co się promuje, w takim sensie, no, typowy ojciec i matka, co oni mówią swojemu dziecku, kiedy ich dziecko na przykład przychodzi powiedzieć, że słuchaj, mamo, chcę studiować malarstwo. Mhm. Bo mam ogromny talent, chcę to studiować, co typowy rodzic powie? O dziecko, z tego nie ma pieniędzy, musisz pieniądze mieć, więc po co chcesz iść za marzeniami, co da ci spełnienie w tym polu? Lepiej iść na jakąś księgową, byś miała dużo pieniędzy, ale byś nienawidziła swojej roboty. Nie? Ale e, mam Halina, pieniądze. synek chce studiować sztukę. No, ja ci dam. Ja ci dam. No, no i co? No i, no i co daje szczęście? No, ale ja też bardziej, znaczy nie bardziej, no też pytam o ten model. Jest to przekłamanie w świecie, które robi taką podróbę tego, co my widzimy w Królestwie, nie? I tak jak kupujesz czasami na AliExpress, widzisz te piękne reklamy, nie tego wszystkiego, co tam ładnie wygląda, zamawiasz i dostajesz po prostu produkt plastikowy, niespasowany który się psuje po jednym użyciu. Mhm. No i teraz, jeżeli to jest podróbką, to wszystko, co diabeł próbuje zrobić, jeżeli to jest podróbką, no to ja patrzę na te wszystkie sfery, no sfera w ogóle seksualności, nie? To my wiemy w małżeństwie, że to jest podróbka, nie? To, co się promuje w świecie, że to no tak. nie ma nic wspólnego z prawdziwą przyjemnością z yy, okazywania miłości swojej żonie, ale no świat też podrabia yy, no, sztukę, Własność w ogóle nie, posiadanie, spełnianie marzeń. No jak? Nie jest ci trochę szkoda, że miałeś kiedyś więcej niż masz teraz? Czego więcej? No właśnie, pytanie. Czego więcej wrażeń? No. Teraz mam więcej wrażeń, moim zdaniem, bo spotykam ludzi, z którymi da się pogadać głęboko, da się pomóc drugiemu człowiekowi, a nie tylko na swoje robić, i na siebie, i na to, żeby mieć. Bardziej niż być. Dobra, to... świętego Jana Pawła II. To ja konkretnie zadam pytanie. No, brałeś kiedyś, piłeś alkohol, brałeś różne środki odurzające, czy tak jakby to było, to, to była zaspokojona pewna potrzeba twoja, nie? To było e... przytłumienie potrzeby. Okej, okay, ale w, tak jakby była to potrzeba jakiegoś fanu, rozrywki, nie? Mhm. Czy to jest w kościele? Jest. jak to wygląda? Gdzie to znaleźć? No właśnie w relacjach, w głoszeniu Ewangelii. Ja kocham po prostu iść na ulicę i gadać z ludźmi o Jezusie. Amen. Kiedy kładę ręce na chorych i oni doświadczają tego, że Bóg działa, że jest żywy. Kiedy modlimy się za kogoś, kto nigdy nie miał doświadczenia obecności Ducha Świętego, a nagle łzy zaczynają lecieć z jego oczu, bo doświadcza tego, że jest ktoś dużo większy od niego, ale ten ktoś go kocha. Mhm. Kiedy po prostu dzieją się rzeczy, których Kompletnie nie jestem w stanie przewidzieć i nawet nie zrodziło się w moim sercu czy głowie jakakolwiek myśl, że będą się działy takie rzeczy, jakie się dzieją, na przykład. Opowiedz tą historię, jak kiedyś ci Bóg powiedział, żeby dać komuś tysiąc złotych. No tak, no Kto, pan Bóg mi powiedział, żeby dać tysiąc złotych, dałem. Mm -hmm. choć z wielkim bólem, bo to, to, to jest kupa kasy. <noise> no, dla jest kupa kasy, nie? To jest, kurczę, nie wiem, za dwa tygodnie życia rodzina. No, ale, ale miałeś więcej, wdzięczność nie? od tej osoby, taką wiesz, że to, a, dobra, sobie wytłumaczysz, że warto? Ja myślę, że no. Wtedy tak. Czyli znaczy, ja nie, oczek nie oczekuję wdzięczności. Wtedy. No. Jeżeli ja pełnię wolę Bożą, to tym lepiej, jak ktoś nie jest wdzięczny, nie okazuje mi tego przez specjalne jakieś tam. Traktowanie czy coś, bo wiem, że wtedy nagroda będzie większa. Mhm. Oni już otrzymują swoją nagrodę, powiedział Amen. Pan Jezus. Więc ja nie chcę otrzymywać swojej nagrody tutaj. Lubię to, co mówisz, że robisz coś dla Boga, i jeżeli nie jest Ci podziękowane, to jest ok. No? Bo robisz to dla Niego, a nie po to, żeby Ci ktoś, wiesz, przykładał. To nie znaczy, że ja nie będę dziękował za to, co ktoś robi. Amen. Więc Amen. To, to są takie. Dość paradoksalne sytuacje, ale no my mamy myślę, że mamy wzrastać w kulturze Amen. dziękczynienia i błogosławienia. No i dałeś ty siaka. No i dałem, i później na, na fundację wpłynęło 10 razy więcej w jednym przelewie. Amen. I, I co, to było, było zaskakujące. No dla mnie to jest ekscytujące, bo to jest coś, czego tak jakby młodzi ludzie wiesz, to są takie dla mnie sytuacje które jest trudno opisać, nie, e, w ogóle chodź dołącz do kościoła, nie, stań się uczniem Jezusa Chrystusa, będziesz dawał tysiąc złotych, to dostaniesz dziesięć tysięcy, nie? Czy, tak jakby nie e, jest tak, właśnie chcę no to właśnie, powiedzieć, że tak nie to jest. Zaznaczyć, że to nie chodzi. że to o... nie chodzi o to, hmm. że dasz tysiąc złotych, dostaniesz dziesięć tysięcy. Ja nie miałem cho... motywacji, że dostanę. Tak. To tylko chodzi o te motywacji. sytuacje, w których Bóg ci coś mówi, ty robisz to przez wiarę, bo tak sobie myślisz, kurczę, nie wiem, czy to w ogóle mi Bóg mówi nie, czy nie. No po prostu robię to, bo w to wierzę i nie oczekujesz niczego w zamian, ktoś Ci może nawet nie podziękuje, a potem Cię Bóg zaskakuje i to zaskakuje Cię w taki sposób, że sądzisz, no nie, no w ogóle w świecie czegoś takiego nie ma, nie? Nasz Bóg, który jest ekstrawagancki, który lubi się, e, 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 lubi, e, uciekło mi słowo, popisywać tym, jak nas kocha, nie? I to no są prawda. takie sytuacje. No krzyż jest tego największym dowodem, Amen. jego męka śmierci i zmartwychwstania, nie? Mi się podoba ta historia człowieka, który podchodzi do Jezusa i przebił mu Bóg w uczniu. Kiedyś słyszałem takie fajne nauczanie, gdzie koleś tłumaczy, czy, czy naprawdę Jezus umarł za Twoje grzechy. on mówi: Słuchaj, jest jeden człowiek, który się musiał upewnić, czy mhm. naprawdę umarł, nie? Czy po prostu nie zawisł tam, a potem się nie, nie przeszedł rekonwalescencji? Ciekawa I on po prostu podszedł, żeby się upewnić, czy Jezus rzeczywiście umarł za Krzyśka, za Michała, za wszystkich, nie? No dobra, Krzysiu, ile zarabiasz? Tyle, żeby wyżycia. Ale nie tyle, żeby wybudować dom. A dlaczego y, posługujesz w kościele zamiast się zająć normalną pracą? Próbowałem, pracowałem w różnych miejscach i zarabiałem w miarę dobre pieniądze. Mogłem zarabiać więcej, y, mogłem pójść gdzie indziej. Dobre ale to, to wszystko, ile? no nie wiem, no, w zależności od y, człowieka, tak. Ja nie, nie mogę mówić ile konkretnie, ale no, kilka tysięcy więcej niż trzy, tak, więcej mm -hmm. niż cztery. I miałeś perspektywę rozwoju. Miałem perspektywę rozwoju, ale to nie wystarczyło. Mm -hmm. Co to znaczy że nie wystarczyło? Czułem, że muszę robić coś, co daje ludziom dobro i co daje mi satysfakcję, nie mm -hmm. tylko pieniądze. Pieniądze nigdy nie były motywacją. Amen. No, ale one są obecne, nie? Są. Mm. I no, jesteś człowiekiem, który jak jedzie na posługę, to nie bierze za to pieniędzy. nie? No nie, Pytaś? temat pieniędzy, jak gdzieś jedziemy, nie, nie pojawia się w takim sensie, że jeżeli ktoś mnie inaczej, jeżeli ktoś mnie pyta, ile ma mi zapłacić za posługę, ja mówię, słuchaj, ja ci nie powiem takich rzeczy, mhm. bo ja, ja nie mam czegoś takiego, jak stawka. Mhm. To nie jest praca. To nie jest zapłata, to jest mhm. ofiara. Mhm. I ty możesz taką ofiarę złożyć darowiznę na, na, na fundację. Ale to jest Twoja sprawa, tak? Ja, ja przyjadę, żeby głosić, a to co ty z tym zrobisz później, to jest już Twoja gestia. I jedni mają takie podejście, że o, frajer, hehe, fajnie, dobra. Mhm. A inni, że dobra, no to jedziemy, nie? No a jeszcze inni mówią, o, tu jest prawdziwy ewangelizator, bo tamten ewangelizator tu mi podał stawkę. Ale no... no i czy to jest jedyne prawidłowe podejście, żeby. Nie, ja myślę, że nie uważam, że, że nie można wyceniać swojej pracy. Tak? Mhm. Na przykład, jeżeli ktoś jest jakimś tam, nie wiem, raperem, który głosi i jeszcze koncerty robi, mhm. to dla mnie w żaden sposób nie jest to gorszące, że ta osoba powie na przykład za przyjazd do ciebie trzy tysiące, tak? Mhm. Bo on ma ludzi, których musi przywieźć, czy tam muzyków, DJ-a i tak dalej, sprzęt, w który musiał zainwestować często grube tysiące, mhm. więc to wszystko musi się spłacić i mhm. mnie to w ogóle nie gorszy. Wręcz ja to rozumiem. Ja nie mam jakby tych tych problemów, bo ja nie wożę sprzętu, nie wożę tego wszystkiego, tylko przyjeżdżam i ja jestem sprzętem i duch święty we mnie. Ja pamiętam kiedyś rozmawialiśmy z, z takim przyjacielem ze Stanów, nie? Który mówi, że Jemu Bóg powiedział, że on nie będzie prosił o pieniądze, nie? I on ma podobnie tak jak ty, nie? Mhm. Tak jakby gdzie by nie był, i z kim by nie rozmawiał, nie poprosi o pieniądze. Zawsze Bóg mu te pieniądze przysyła bez jego powiedzenia: hej, potrzebuję tyle i tyle, nie? Mhm. I on on z nami rozmawia i po prostu my tak rozmawiamy. No nam Bóg tego nie powiedział w armii dzieci, nie? Mhm. I no jest takie w Polsce, no jest taka jakaś atmosfera, że ten, co przyjeżdża za darmo, to jest dobry, bo jemu nie zależy na pieniądzach, a ten, który wycenia swoją pracę i mówi słuchaj, ja mogę przyjechać, nie wiem, za tysiąc, dwa, no czemu nie 15, nie? I, i po prostu... W no jakoś widzę, że, że to jest ten, to miejsce, w którym ty się odnalazłeś, ale jest dużo ludzi, którzy, ciebie, którzy stawiają ciebie jako przykład człowieka, a on nie bierze za to pieniędzy. Nie? No tak, ale po co stawiać ty... takie przykłady? No, no właśnie. To jest całkowicie normalne na Zachodzie, we wspólnotach, że są mhm. osoby zatrudnione we wspólnocie, bo no na dłuższą metę, jak gdybym miał żyć we wspólnocie, plus do tego jeszcze pracować na etacie gdzieś w Warszawie, ze Skierniewic, dojeżdżać. Plus, mieć rodzinę, to musiałbym z czegoś zrezygnować. Z rodziny nie zrezygnuję, z pracy nie zrezygnuję, bo to musi być. To z czego zrezygnuję? Ze służby. Mhm. To jest wiele już osób, widziałem, które tak rezygnowały, tak? Mhm. No i w, nawet masz takich w środowisku swoim, którzy mają być ewangelistami, ich wspierasz, nie? Tak. No, co mam, to też daję. Płacisz dziesięcinę? Oczywiście. Czy uważasz, że każdy chrześcijanin powinien płacić dziesięcinę? No tak, w kościele była ona obowiązkowa do 1832 roku. Dlaczego? Dlaczego Bo uważasz, kościół, że powinni... kościół i, i wszystkie te nasze rzeczy, które są potrzebne do, do funkcjonowania, do ewangelizacji, do kultu, to jest nasza odpowiedzialność. Mhm. To nie jest odpowiedzialność tam państwa, państwa czy odpowiedzialność samej hierarchii. Tak? Mhm. Oczywiście. no jeżeli na przykład ksiądz jest obrotny i potrafi sobie jeszcze ogarnąć, na przykład, nie wiem, postawi hotel obok parafii, to będzie służyło na to, żeby parafia wzrastała, żeby było więcej dzieł i tak dalej, no to spoko, nie? Ale główną odpowiedzialnością świeckich jest troska o Królestwo Boże. Mhm. Też finansowa. Nie tylko w głoszeniu, nie tylko w formacji, ale też finansowa. No i ja sobie się, o dobra, to ja będę płacił 10% i w ogóle już. Moje pieniądze w kościele, tyle mi Bóg przykazał, tak? No nie. No, to jest, no jest... Jak ty w ogóle z tym pieniędzmi funkcjonujesz? Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że dziesięcina to jest starotestamentalne prawo mhm. i to nas nie obowiązuje. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Mhm. Dlatego, że to jest starotestamentalne prawo, ale Bóg nigdy nie powiedział, przestańcie to robić, to jest po pierwsze, a po drugie, potem powiedział, idź i ci sprzedaj wszystko. i Rozdaj, a potem pójdź za mną. Więc to jest nowe, nowotestamentalne prawo. Więc ten, który nie daje dziesięciny, zamyka sobie drogę do błogosławieństwa. To jest prosta rzecz, bo Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział to jest w dziejach apostolskich, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I ci, którzy tak trzymają wszystko dla siebie, ograbiają się z ogromnego szczęścia. Mhm. Bo mamy też takie przeświadczenie, że pieniądze są złe. Mhm. Ja nieraz musiałem prostować to, bo mhm. ktoś powiedział, ale przecież Pismo Święte mówi, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. A co tam jest napisane? Chciwość, nie mhm. pieniądze. Chciwość pieniędzy, pieniędzy. Przecież Pan Jezus mówi, zdobywajcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. E, jeżeli nie potraficie temacie, dawać nie. pieniędzy, to kto Wam prawdziwe dobro powierzy? Więc on, on pokazuje, że to, co jest bożkiem dla świata mm -hmm. w, w królestwie, jest pyłkiem, mm -hmm. który jest ledwo, ledwo w ogóle zauważalny i który e, należy traktować tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli po prostu dzielić się nimi i pomagać mm -hmm. innym. Czyli traktujemy pieniądze przedmiotowo, w sensie narzędziowo, a nie jako dobro jakieś. Nie jako cel. Cel. Jest w Apokalipsie powiedziane, że godzien jest baranek przyjąć chwałę, moc, błogosławieństwo i bogactwo. Nie? No jeżeli Jezus jest godzien przyjąć bogactwo, pieniądze, to tak naprawdę te pieniądze, no, on nie byłby godzien przyjąć czegoś złego, nie? czegoś, co jest złem wcielonym. No to prawda. Błogosławieni, biedni, którzy nie mają pieniędzy. A przecież też Pan Jezus jak był tutaj na, na Ziemi e, te 2000 lat temu, to też z czegoś żył tak. Przecież normalnie jadł, on nie był odrealniony od człowieczą. Nie i pieniądze, ryby. I chleb. Ja nie, nie sądzę, że tak było. Ja też tak nie sądzę. Myślę, że, na, że tak powiem na głupoty nie, mhm. nie rozdawał tej swojej boskiej mocy w takim sensie, że e, fajnie to przedstawiał w sumie serial The Chosen: mhm. skoro Pan, Pan Jezus. Stał się podobnym we wszystkim, oprócz grzechu, do nas. To znaczy, że również łowił ryby, My. również może polował. E, nie, no raczej kupował wszystko rzeczy, robił. No wszystko, żeby. Żeby no stał zrozumieć się podobny. Żeby być. On nie przyszedł na skróty, tylko tak. on we wszystkim. Mhm. Oprócz grzechu stał się podobny, więc spał, robił siku, kupę. Niektórzy, myślę, to jak Bóg. Bóg w toalecie, w no. takiej atmosferze, którą tam tworzę. No, fajnie to kolenda, która teraz jest śpiewana, że, że nieskończony ma granice, granicę. Mhm. To jest coś, co się w głowie ciężko zmieści. Mm -hmm. No i co płaca 10%, już jest ok? Nie. No czyli co? No ale mówisz, że to prawo przestrzegamy. No tak. No i co? No to jest pierwsze. Czyli? A później są jeszcze inne rzeczy. Mm -hmm. No daje, daje. Kiedy, gdzie, komu, ile? No, różne. No, Podaj co? mi zasady, ale, wytyczne, żeby jest No Co, co roz, roz, rozróżniamy? Dziesięcina to jest pierwsze 10%. Tutaj można sobie zerknąć na historię Kaina i Abla. Przecież i jeden i drugi dawali dziesięciny. Mm -hmm. Zobacz, że dziesięcina była przed pierwociny. w ogóle prawem. Tak, ale była przed prawem e, mojżeszowym. Mm -hmm. Ale tam jest napisane właśnie, jest to rozgraniczenie. Abel dawał pierwociny. No właśnie. A Kain. Nie jest napisane, że pierwociny. Nie, mi tylko chodzi o to, że yy, no właśnie jest błogosławieństwo w dawaniu pierwocin, a nie, o, ja wystawię Boga na próbę, zacznę od pierwszego i trzydziestego, jak mi zostanie 10%, to oddam, nie? No właśnie nie, ja, mhm. ja kilka miesięcy po nawróceniu yy, Bóg się dopomniał o ten temat i no zarabiałem wtedy tyle, że nigdy mi nie starczało. Mhm. Od pierwszego do pierwszego. Mhm. Zawsze miałem kilka setek Złotych na minusie. Ale zarabiałeś na mało, czy tak po prostu tymi pieniędzmi obracałeś, że zawsze ci brakowało. Wiesz co, y, zarabiałem nie tyle, żeby utrzymać się w Warszawie, dojeżdżać mhm. do Skierniewic kilka razy w tygodniu na spotkania i tak dalej. Więc... Czyli to znaczy ja tylko chcę powiedzieć, że tak aby problemem nie było to, że y, przepijałeś pieniądze. Nie, nie, okay. no to już było po nawróceniu, więc... Czyli byłeś takim człowiekiem, który musi pilnować swojego portfela i no, ostatecznie żeby wychodzi się... na to, że nie wszystko się spina. Tak, żeby się spięło, to trzeba było jedną sobotę w miesiącu popracować. Czyli to właśnie taką tego... osobą, która mówi, mnie nie stać na płacenie dziesięciny, tak. bo z tego co mam, to i tak mi nie starcza, jak jeszcze tak. odejmę 10%, to dziękuję bardzo, do widzenia. To tak właśnie to pieniądze. wyglądało, ale szybko mnie Bóg przekonał, żebym no. się ogarnął i... Moją zasadą zaczęło stawać się to, że pierwsze co, jak tylko otrzymałem przelew od pracodawcy, to od razu 10% przelewałem. Tam, gdzie Pan Bóg mnie. Na początku. Na początku. Tam, gdzie, na samym, od razu? Po, no. po, tylko pieniądze przelew wchodziły ciebie, i od ciebie. Nie, no. że o, poczekam do dwudziestego, tak. Płacę rachunki, tak, zobaczę, ile mi zostało. I z tego, co mi zostanie, czyli tam z 200 zł, zapłacę dwie dyszki dziesięciny. To jest jak z tym żartem, y, w, y, co przychodzą, y, poszli nam Sze, rodzina no. poszła nam Sze. No i potem, potem wracają do domu i tam wiadomo, Adam i Ewa, Jaś i Małgosia, nie? I Adam i Ewa to, to rodzice i rodzice rozmawiają między sobą. A ten ksiądz takie lipne kazanie powiedział, w ogóle tak mówił, że chciało nam się spać. A ten organista tak zawodził, a w kościele zimno, a to, a tamto. A Jasiu mówi, mamo, tato, a czego się spodziewaliście za dwa złote? Amen. Więc no, to jest to, nie? Wiesz, że więcej wydajemy w McDonaldzie impulsywnie, albo w kiosku ruchu na batonika, niż dajemy na kolektę w kościele. Nie? No tak. To nie słychać to po monet. To jest dla mnie inaczej. Będąc w restauracji, zostawiając napiwek Kelnerowi, często kelner dostaje więcej niż, niż taki człowiek jak ty od średniego człowieka, nie. Ewangelizator, który tu buduje królestwo. Dobra. Czyli. Więc... Dziesięcina, powtarzam, pod, podsumowując, nie musimy płacić dziesięciny. Nie. 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 I wtedy jak nie płacimy dziesięciny to co? Klątwa jest na nas w ogóle nasze życie nie w nie. nie, prawda? Ale wiesz, bo to jest ja to mówię, bo to jest ważne, bo zaraz będziemy wiesz posądzeni o to, że musimy płacić dziesięciny, a ktoś nie płaci, to nie jest prawdziwym chrześcijaninem. To jest tak. Nie musisz się modlić. Amen. Ja to zawsze mówię, możesz możesz nie płacić dziesięciny. No, Albo... I możesz się nie modlić. No i możesz zdradzać żonę. No. Jakie z tego będą profity dla no ciebie. Jakie z tego będą owoce. No. Możesz to robić, no. Możesz, no. No, no i jak, jak płacisz, tego inne, to jak to się zmieniło? Nie starczało ci i co. No i nagle Dostałeś zaczęło podwyżkę, czy co? Nie. Czasami to wyglądało tak, że po prostu e, miałem możliwość dwie soboty, właśnie, w dwie soboty popracować. Mm. Albo. E, mama mi dała, mhm. albo coś. Tak, takie były początki, że nagle z jakiegoś źródła, czy to rodzinnego, czy jakaś, nie wiem, robota na zlecenie dodatkowa, coś tam. Tak to, tak to wyglądało wtedy. Znaczy, ale to są takie sytuacje, które łatwo przeoczyć, nie? No, trzeba w sensie, zracjonalizować, tak powiedzieć. A, no, a, co ma Bóg do tego? Co ma Bóg do tego? To się przecież wydarzyło, nie? No. Zdarzały się takie sytuacje. Tak. tak. jak ostatnio się modlimy za to, yy, modlisz się o 50 tysięcy przychodu dla mnie pasywnego. I po prostu sytuacja z ostatniego miesiąca, zrobiłem więcej o 50 tysięcy, znaczy w ogóle zrobiłem obrót 50 tysięcy. Nie? Teraz ja tego nie zauważyłem na początku, dopiero jak mi powiedziałeś. Modlitwy przynoszą skutek. Przynoszą skutek. No i tak naprawdę piję do tego, że, ym, że twoja relacja z Bogiem i twoja otwartość na to, co On mówi, y, ona uzdalnia cię do tego, żeby nie zrezygnować. Bo łatwo by było zacząć płacić dziesięcinę, ale być religijnym człowiekiem i robić to. Bo tak Bóg kazał, ja tak będę robił, a potem nie zauważyć tego błogosławieństwa, które przyszło i pomyśleć sobie po pół roku: Na przykład, nic mi to nie dało, nie? No, łatwo by było. Łatwo by było, nie? Także. W ogóle że... łatwo jest przeoczyć Dary Boże. No to jak tego nie zrobić? No, zatrzymać się mhm. i popatrzeć. Mhm. Porównać, mhm. zastanowić, rozmyślać, analizować. Żona Cię trochę w tą stronę przyciągnęła, nie? Nie, nie? myślicielka, ona nie. jest. Ja zawsze tak miałem. Tak. Tylko świat co z tym zrobił. No, za młodu tak miałeś? Tak. Amen. Zawsze analizowałem dużo, myślałem. różne. Miałem taką zdolność przewidywania pewnych rzeczy. Myślę, że to dar Boży, który mi dał, żebym nie wpakował się w to, co mogłem się wpakować. Mhm. Ja się nie wpakowałem ostatecznie, bo po prostu pewnych rzeczy uniknąłem. Ja sorry za ten temat pieniędzy jeszcze przewałkuję, ale gdzie płacisz dziesięcinę? W Ewangelistów i we wspólnotę. Czyli w takim, jak byś zdefiniował, dobra, no ja królestwo się Kazik. No Za szeroko. W, e, no w dzieła, które, w, 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 dzięki którym wzrastam ja mhm. i dzięki którym wzrasta Królestwo Boże. Mhm. Którzy, no właśnie. Sieroty i wdowy? Jałmużna. Dodatkowe. Co to znaczy dodatkowe? Czyli ponad nie 10 to, że 10% 7%. ode mnie chce ten Bóg, to jeszcze mam więcej dawać? Tak. Bo to jest radość. Co to znaczy? To znaczy, że jak mi braknie, przez to, że dałem na sierotę i wdowę, to wierzę, że Pan Bóg da mi worek kartofli, żebym miał czym wykarmić rodzinę. Tak już było. No, tak już było. Wierzyłeś i dostałeś to, w co wierzyłeś. No. no i przyszedł człowiek do Jezusa i mówi: Jak mam się zbawić? A Jezus mu odpowiada: Idź, sprzedaj wszystko, co masz. I pójdź za mną, nie? No i to jest ten moment nowotestamentalnego podejścia do pieniędzy. Znaczy wiesz, to, Ale to, to ja też... nie mówię o tym, że pozbądź się swojego majątku i stań się biedakiem i po prostu chodź za mną. Ja mówię o tym, że tak co jakby... Co jest na pierwszym rynamy... miejscu w twoim sercu? No co jest? No, dla... co no, jest? no Jezus. No Później właśnie, marzę. ale dla tego człowieka co było? Nie wiem. No, Trudno mi bogactwo, oceniać. bogactwo, skoro nie potrafił go... Bo był bardzo bogaty, tam jest napisane. Tak. Nie? Nie, był, nie był w stanie się pozbawić tego. Znaczy ja piję do tego, że nowotestamentalne jest oddaj wszystko, co masz, nie? Bądź poddany Duchowi Świętemu i wszystko, co Ale posiadasz, to się, to się nie nie stanie tylko zasobem królewskim. Jest... Nie tylko. No właśnie. Bo na przykład ja będąc to, co robię teraz, że głoszę Ewangelię, że modlę się za ludzi, że prowadzę tą służbę, że prowadzimy kanał na YouTube, że mam zespół muzyczny, no. że, że to wszystko, co mhm. robię, no, w ogóle wszystko, no, to to jest moja praca marzeń, tak? Mhm. Ale jednocześnie nie może stać się to moim, moim bożkiem. Mhm. I w swoim sercu nieraz wchodzę w takie miejsce, gdzie mówię, Boże. Jeżeli mam przestać to robić, bo za bardzo się zafiksowałem na tym samym działaniu, to okej, okay, ja ci o to daję. Czyli dostałem ym, obietnicę, dost zobaczyłem jej wypełnienie, widzę jej wypełnienie, ale jestem w stanie ją złożyć w ofierze, jeżeli mhm. to mnie oczyści. Ale to jest. No to, ty to pokazujesz w tym aspekcie, że się do tego nie przywiązujesz. Mhm. Ale mi się wydaje, że to jest aspekt, który jest dużo szerszy, niż nie przywiązuje się do tego, że to jest taki aspekt, który ty masz w sercu, że. Jak mi Bóg powie wyprowadź się do Egiptu jutro, to to zrobisz, nie? No, może nie od razu, że jutro, ale no po, ci powiesz, potrzebowałbym, jutro? wiesz. Potrzebował, znaczy ja, ja doświadczam. Ja doświadczam czegoś takiego, że jak mi Bóg coś mówi, to on zawsze mi to potwierdzi. Amen. Jak są prorocy, to oni nigdy mi nie mówią nic tak. nowego, mhm. jeżeli to jest od Boga. W ogóle, kiedyś byłem dotknięty, a propos dzieci. Kiedyś byłem dotknięty, jak rozmawiałem z takim przyjacielem ze Stanów, Lenny Lagardia, nie? I on mówi, że jego syn kiedyś zabrał syna nastolatka na posługę proroczą do jakiejś wspólnoty, nie, tam prorokowalna. I on w ogóle dotknięty, płakał i w ogóle nie. A on tak siedzi koło niego, mówi: Ja ci od 15 lat to samo mówię, nie? No tylko, że to jest takie, wiesz, może być podejście, że no, nie słuchał go przez 15 lat, yy, ale prawdziwe podejście jest takie, że to było potwierdzenie tego, co tato mówił nie całe życie. No tak, ale też no, prorok we własnej ojczyźnie nie jest szanowany. Tak samo, no a w małżeństwie nie jest tak, że mówisz żonie 10 tysięcy razy, potem przyjdzie jakiś, jakiś człowiek, który jest zupełnie obcy, powie raz. Ale to jest... Czy nie jest tak z nami? Siejesz w żonę... Która słyszy to 10 ta, tysięcy razy, ten, a potem to jedno ziarnko. Inaczej, gdybyś ty tego nie powtarzał 10 tysięcy, tam to by nie trafiło. Może I nie. ja to tak widzę. Nie? No, no, to jest że pozytywne ja inwestuję w żonę i mówię: o, dzięki Ci Jezu za tego człowieka, że on to powiedział, bo dzięki temu moje sianie wydało owoc. Gdyby go nie było, Chwała tak? Pana. to jest tak, jak jedni się, nie zbierają. nie? No tak. A Bóg daje wzrost. A Bóg daje wzrost. Amen. No, z tymi żonami to w ogóle jest dużo takich przykładów, nie? które możemy sobie mnożyć. No, ale w może ogóle nie to małżeństwo, ale to nie dzisiaj. Ja po prostu chcę dzisiaj powiedzieć, że jestem zadowolony ze swojej żony. Ja z mojej też. No, I dumny. Moja i żona jest ze mnie zadowolona. No i gitar. Twoja też. I chciałem ci mi się powiedzieć, że Cię bardzo kocham, że jesteś spełnieniem moich marzeń, Aniu, moja droga, że jestem z Ciebie bardzo dumny i że to, co robisz, jest dla mnie niesamowitym świadectwem Twojego oddania i serca. Przepraszam, ja bym to powiedzieć. No dobrze, no. Słuchaj, um, Czekaj, co ja jeszcze mam do ciebie? Czy ty jesteś reformatorem kościoła? Uwaga, czy Krzysztof Sowiński jest reformatorem kościoła XXI wieku? Nie aspiruję. Co to znaczy? To czy znaczy, ty że... jesteś, czy nie? No Nie wiem, to, to myślę, że nie dla mnie jest do oceny, mhm. tylko dla odpowiednich władz kościoła. Ale wymieniasz ty. <laughs> nie, no ja nie aspiruję, nie uważam, tak? Mhm. Dlatego że. To, z czego ja czerpię i co głoszę, jest w skarbnicy Kościoła. Mhm. Więc pff, to kościół sam jest dla siebie reformatorem. My tylko jesteśmy w stanie prawdziwą naukę kościoła wyciągnąć na wierzch, żeby lud Boży, czyli Kościół poznał mhm. tą naukę i Nawet zaczął według niej żyć. Mówisz kościół, czyli dla Krystyny z nie wiem, Sobiboru, co to jest kościół. Kościół się sam i ten czyli kto. Kościół? Co? No dwojako to się rozumie, tak? No. Kościół jako instytucja i kościół jako lud Boży. Mm -hmm. Ja mówię o tym, co Bóg przez kościół jako instytucję zapodaje kościołowi, który jest ludem Bożym okay. i co mamy z tego wyciągnąć i jak to wprowadzić w życie, bo to jest ta prawdziwa mądrość i ta trzeźwa. Zdrowa nauka, którą Bóg podaje. To jest mhm. zawarte w nauczaniu Kościoła. Czyli de facto z tego, co słyszę, nie jesteś reformatorem, dlatego że to, co głosisz, nie, nie jest, nie jest zmianą nowym. żadną, której Kościół nie ma, tylko tak naprawdę mówisz to, co już jest w Kościele, a tak. o czym ludzie nie wiedzą, tak? Tak. To tak jak przychodzi młoda nastolatka, która wygląda piękniej niż 90% ludzi i mówi: Ale jestem brzydka, mam kompleksy, tak? Y Połącz mi to, bo nie do końca. No bo ona po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jest stan faktyczny, A, jaka jest no prawda. Tak, no ona tak. mówi, zrasta, jestem żydka, pryszczata i tak dalej. Zrasta w swoim jakimś dziwnym doświadczeniu, tak. które prawdopodobnie zostało w nią wpisane przez innych. Mhm. I tak trochę właśnie, no w sumie fajne to jest. Czyli jesteś takim odkrywcą trochę. Leczysz kompleksy ludzi w kościele, pokazujesz prawdę, studujesz teologię, żeby być do tego przygotowanym. Możliwe. A czy mógłbyś tak zakrzyczeć jak na Redhead Hero krzyczysz? Mógłby pan tak trochę ryknąć dla mojego syna? Nie. Raczej niekoniecznie. No proszę. Cię. Nie. Raczej niekoniecznie. No dawaj. Nie zakrzyczę. Nie Wie pan co? Raczej niekoniecznie. To każdego, kto chciałby zobaczyć, jak Krzysiu krzyczy, zapraszamy Redhead Hero na YouTubie. Kiedy hmm. płyta? W fizycznej formie no to. Pewnie po nowym roku. A, jest już co? jest po nowym roku. No nie wiem, w lutym. Chyba będę miał czas, żeby to ogarnąć. Wejdźcie sobie na Sowinsky.pl. So na YouTube też to jest. Na YouTube, ale nie, żeby kupić. A, płytę no to będzie można kupić później. No, no ale jak już wypuścimy ten odcinek, to już chyba hmm. można kupić. Może no. i tak. Czyli Redhead Hero, to jest twój zespół, w którym śpiewasz, w którym piszesz teksty, masz wspaniałych przyjaciół, z którymi grasz. Tak. Jak to się stało? No, Bóg tak chciał. O Jezu, Bóg tak chciał. Ja tu no przy, potrzebuję know-how. Oglądają ja, nas ludzie, którzy, wiesz, po prostu, no, którzy też chcą, tak, nie? No, to ja bym powiedział, że przez przypadek, czyli przez Ducha Świętego, którego imieniem niektórzy mówią, tak, że jest przypadek. Z tego drugiego tak. imienia. No, przez przypadek. Któregoś razu tam, przed nawróceniem, jeszcze chyba wrzuciłem jakieś info, że szukam zespołu. Mhm. I ktoś tam do mnie napisał, a ja napisałem, że wiesz a w sumie to nie. Mhm. I potem po, po paru latach znowu ten koleżka do mnie maila napisał. Krzysiu, nasz, nasz gitarzysta. No i się spotkaliśmy, ja, on, e, basista, którego on przy, przyprowadził i ja przyprowadziłem perkusistę. I później jeszcze do nas dołączył jeden gitarzysta. Także Piotrze, Konradzie, Michale i Krzysztofie pozdrawiam serdecznie was, chłopaki. I, i co? I, i zaczęliśmy. bieżący? Tak. Okej, okay, myślałem, że nie. Chciałem zadać drugie pytanie, ale generalnie, szapoba super. Do kogo chcecie trafić? Co to za muzyka? Myślę, że chcemy trafić do wszystkich, którzy szukają pogłębienia relacji z Bogiem, albo szukają w ogóle czegokolwiek w życiu. I te teksty są tak skonstruowane, że one nie są w stylu nawróć się, ty chopie, czy coś tam. Tylko e, chopie! E, chopie, nawróć się. Co? Jezus cię kocha! No. Tylko są bardziej takie głębsze artystyczne. Więc ja to robię dlatego, że sam zostałem dotknięty przez taką właśnie służbę ludzi, którzy mieli zespoły muzyczne, które były ciężko grające, a, a po prostu głosili tam Ewangelię przez te teksty, mm -hmm. choć nie w bezpośredni sposób. I nie mam cienia wątpliwości, że dzięki tym zespołom w ogóle jeszcze żyję. Okej, okay, jak. Yy, coś chciałem zadać. To nic. Lubię Cię, Krzysiu. I wzajemnie. Fajnie, że jesteś. Bóg zapłać. Kiedy przyjedziesz jeszcze raz? Nie wiem. Chcę to nagrać od razu, żeby później, jak będziemy to oglądać na żywo w internecie, to by się zrentować, czy to się stało. Nie wiem. No. Wiem, co Ci chciałem zapytać. Żon, masz fajną bransoletkę. Tak. Co tam jest napisane? Ten dom, którego zbudow szukaliśmy, zbudowany został poza obozem. I to jest co? To jest jeden z tekstów y z naszych piosenek. Jest już dostępny? Nie. Nie. A będzie na Spotify? Wszystko już jest, to co zostało wydane. Tak, Redhead jest na Spotify. Redhead Hero jest na Spotify, Apple Music i wszędzie Ale jak ktoś chce wesprzeć Krzysia i jego dalsze działania, to niech kupi płytę, nie? No tak. Albo jak nie potrzebuje płyty, to nie wpłaci 40 zł na fundację, no i w sumie na to, o to chodzi. No tak. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, żebyś mógł robić to, co robisz, żeby po prostu Twoje działania, no, były w stanie finansować się, tak. A ponieważ nie pobierasz za to pieniędzy, potrzebujesz ludzi takich jak my, którzy będą po prostu wspierać cię finansowo e, i dzięki którym będzie możliwe to, że te dzieła, które robisz z Mają, z Różą e, i z przyjaciółmi, one stają się rzeczywistością. Jakbyś był biznesmenem, Amen. milionerem, pewnie sam by zapłacił, co? No tak, ale, ale masz nie mam milionera. na to czasu. Masz ojca milionera. Mam. Mam A. ojca, który jest sędzią sądu ostatecznego, więc bardziej się nie da. No i on ma konto w banku i ci przeleje. Ja się zawsze z tego śmieję. Nie kochani, Bóg nie ma konta w banku, my jesteśmy jego kontem bankowym, dzielmy się tym. Twoja żona płytę nagrała ostatnio? Nagrała. Jakim cudem robisz trzecią płytę w ciągu trzech Drugą? lat? W sensie nie, już robi, Maja robi trzecią. Znaczy, ty jesteś menagerą. Łącznie robimy trzy zrobiliśmy. Trzy płyty w ciągu trzech lat. A teraz zbieramy środki na trzecią. No faktycznie. i w ogóle jak to jest? to jest? To jest niemożliwe stary po ludzku. Trzy płyty, dziecko się urodziło w międzyczasie, sto miejsc, w których byłeś, y, po prostu obecny i głoszący. W domu spałeś kilkadziesiąt nocy w ciągu roku. No, dzięki temu mniejsze są rachunki. Mniejsze są rachunki. A to jak to się stało, że taka kanapa się złamała, jak ty tak mało tam byłeś? No, ciężki dość jeszcze. ciężki Niestety goszczenie w różnych miejscach i to, że każdy, kto, kto ciebie przyjmuje, no. traktuje cię niczym, niczym samego Boga, tak? Mm -hmm. gość, w, gość w dom, Bóg w dom, no to, to, to skutkuje, jeżeli człowiek ma. Mało ruchu fizycznego, zwiększenie masy. Ale na scenie przecież. No wiecz, tak, ja Ale też to są sami gosze, ja, ja mam jest... taką, jak takie ciało, mam, że ja potrzebuję mocno się pomęczyć, okay. żeby schudnąć. No to nie, to mi całkowicie wystarczy to, co. No widzisz, że ja muszę konkretną dzień. pracę w to włożyć. Ale dasz radę. Dam. Czyli trzy płyty w trzy lata. Jak to się stało? Maja jest taka utalentowana, ty jesteś genialnym menadżerem. Dzięki po prostu Bogu macie dużo pieniędzy i nie, jesteś, nie masz co z nimi robić, więc nagrywacie płyty. No pieniędzy nie mamy żadnych. No wiem. Więc mamy Boga, który inspiruje mhm. i który obdarza talentem i, i sprawia, że te, te rzeczy same się rodzą tak naprawdę. Mhm. Bo te, ta muzyka, ona powstała z modlitwy. Mhm. Te piosenki powstały, na przykład pieśń prolog. Z, z płyty m, ostatni Mai odezwa. Ona powstała w takim sensie, w, ta, w taki sposób, że mieliśmy mieć akurat live'a z księdzem Teodorem Sawielewiczem z Teobańkologii mhm. I ja testowałem dźwięk i mówię, żono, zaśpiewaj coś. I ona po prostu zaczęła to grać i zaczęła śpiewać. Witamy coś. cię, duchu święty. I to samo wyszło. W sensie przez przypadek zupełnie, nie? I potem z tego wyszła cała piosenka. Więc nie ma w tym tak naprawdę naszej zasługi. To jest zasługa tego, że Bóg jest, że Bóg działa, że inspiruje ludzi, żeby nam błogosławili na to dzieło i, i że po prostu daje nam ludzi, którzy nam pomagają w stworzeniu tych, tych pieśni i tak dalej. Ale mówisz, Mówisz, że nie masz pieniędzy na to. Czy to jest coś złego, żeby ewangelizator zarabiał na przykład, nie, wiem, 15 tysięcy miesięcznie, mając dzieci, żonę, dom na utrzymaniu, samochód? No myślę, że nie. No, bo jakbyś poszedł do korporacji pracował tyle samo godzin, które pracujesz teraz, no to co byś zrobił? Sprzedałbyś więcej produktów, a ja wydałbym na nie pieniądze. Świetny wkład w moje życie. Dzięki, Krzysiu. Nie? I za to byś dostawał y, duże pieniądze nie? w Warszawie i w ogóle, a tak naprawdę głosisz, to co, nie należy ci się? No. Znaczy nie ja wiem, czy że jest taki mental w Polsce. Nie, nie, nie wiem, czy mi się należy. Wiem, że dzieci muszą być najedzone, a, a służba ma się rozwijać, więc. Znaczy ja mam, uważam, mam wokół że... siebie ludzi, którzy to rozumieją i nas wspierają, żebyśmy mogli robić to, co robimy mm -hmm. dalej. No i ty tego nie powiesz, ale ja to powiem. No, Należyć się. No. Godzien jest pracownik zapłaty swojej. Jak cię znam prywatnie, to widzę, że pracujesz dużo więcej niż wielu etatowców. Nawet więcej pracujesz niż wielu właścicieli firm, którzy. Zbudowali coś od zera, i po prostu Twoje życie jest poddane temu, co robisz. I no po prostu tylko jak to było, tylko ja i Sylas mamy pracować za darmo, bo nie mamy żon, <laughs> tak? No. Tak się śmiejemy w kuluarach, nie? Mm, nie, no wiesz, no, według niektórych tylko leżysz sobie. No leżysz, nie? No ja wiem, bo jak radę. przychodzisz, to zawsze leżysz na kanapie. Tak. Pierwszy, Bo tak mnie plecy bolą od jeżdżenia tym samochodem, że już nie daję rady. No teraz już masz nowy, także że jest lepiej, nie? No już lepiej. No wierzymy Nowy, w to, że... nie że z, znaczy, z, salonu, nie, że z salonu. żeby nie było. Ale jakby był z salonu, to też bym to powiedział. No. Nadal potwierdzam, uważam, że ci się należy. E, co byś powiedział osobie, która patrzy na ciebie i mówi, e, ja zarabiam mniej od ciebie e, i po prostu to jest niefernie, nie? że ja pracuję 8 godzin dziennie? No, a ja potrafię pracować 72 w 3 dni. Co? No właśnie. Nie, no ale tak jakby nie, ja mówię o tej sferze finansowej. Boli mnie to, że ty zarabiasz więcej. Czemu ty zarabiasz więcej, a nie? Też potrafię dać pieniądze ludziom, którzy mają więcej pieniędzy ode mnie. No, a dlaczego? Dlatego, że tak Pan Bóg przykazał. No, ale to ma znaczenie, że ktoś więcej zarabia, ktoś mniej? Ja no to tak nie patrzę. No właśnie, ja też. To, co mam powiedzieć? No, myślę, że na naszą fundację wielu ludzi daje darowizny, które wielu ludzi, którzy zarabiają mniej niż pracownicy fundacji, a, a wielu ludzi, którzy zarabiają dużo więcej. Mhm. I no, wierzę, że to jest Boże dzieło, które my robimy, a w które jak się sieje, to Pan Bóg daje wzrost nie tylko dla nas, ale mm -hmm. też dla tych, którzy się dzielą. No Sam widzę to w, twoi, w swoim życiu. Jak daję ludziom, którzy żyją dla chwały Jezusa, to mm -hmm. potem. Sam dostajesz za to błogosławieństwo. Sam dostajesz za to błogosławieństwo nie wiadomo skąd. Czyli dochodzimy do tego pięknego momentu, w którym jak dajemy pieniądze, to nie tylko błogosławimy innych, ale też sami otrzymujemy za to. Nie? No tak, bo nagrodę nam zwróci Pan, więc nawet tak. jeżeli to będzie nagroda, która dopiero będzie tam, mm -hmm. to, to i tak dla warto, mnie to jest okej, okay, bo to jest warto. Czyli jest coś w tej technologii. sobie skarby. Budujemy cegiełki, nie? Cegiełki? No, budujemy dom w niebie z cegiełek, ja. które są dobrymi uczynkami. No tak, no. Wystarczy popatrzeć na, na takie służby. Znam takich ludzi, o nich się nie słyszy za bardzo, tak? Mhm. Ale na przykład znam takiego księdza, słyszałem o nim dużo, który ze swoich pieniędzy całkowicie wybudował ośrodek dla ludzi, którzy są po różnych perturbacjach życiowych i on ze swoich pieniędzy to robi. On no. zdobywa fundusze na, dla, dla nich i no naprawdę z nieba mu spadają. Na przykład ktoś mu przywiózł dwa tiry z jakimiś tam ogrodzeniami. No. O kurczę. Ja gdzie, o dwóch tirach marchewki kiedyś. No też, też, Ale no to się dzieje, no. tak? I jak patrzymy na życie świętych, to tam nawet były sytuacje, gdzie worek pieniędzy się pojawiał, bo mhm. potrzebowali. I mhm. on się pojawiał sam z siebie w miejscu, do którego nikt nie miał dostępu i co? Mhm. I to sam Pan Bóg wysłał swoje wiersze. No ale czyli dochodzi do sobie. tego, że tak naprawdę, jeżeli ktoś ma problem z pieniędzmi, to zawsze, jeżeli ktoś ma problem z pieniędzmi, to może mieć ich więcej, bo Bóg jest milionerem, tak? No. Trzeba tylko zakasać i Ale to nie jest istota, to, co... bo jest ta cała. No ale to jest ta istota. Ale trzeba pamiętać no, o tym. To jest ta istota w momencie, w którym mówisz, że musisz nakarmić dzieci. Nie? No tak, ale na przykład to, co się dzieje na Zachodzie, kiedy e, głosi się jedynie o pieniądzach i mm -hmm. jest to Prosperity Gospel, i mm -hmm. tylko, tylko pieniądze się, się liczą. Wytłumaczmy no to, Prosperity Gospel. To jest to Ewangelia miejsce, Sukcesu, tak? Ale to jest Ewangelia Sukcesu, która mówi, że, że obowiązkowym przejawem Bożego Błogosławieństwa jest tuś. Twój status majątkowy. Tak. Że bez statusu nie majątkowego nie masz błogosławieństwa. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Znam wielu ludzi, którzy żyją skromnie, a są dużo szczęśliwsi od wielkich tak. bogaczy. No ale to jest też ten moment, w którym masz ee, tak jakby żyjesz sobie i Twoje oczekiwania wzrastają, nie? Ja mam mówić bliżej mikrofonu, dziękuję, że wzrastają twoje oczekiwania nie? i po prostu tych te pieniądze nie idą za oczekiwaniami. No i jest ten moment, w którym musisz zejść na ziemię i po prostu oczekiwania obniżyć, nie? Że tak jakby zorientować się, że ten cały konsumpcjonizm w naszym świecie, który nakręca, o jak Krzysiu ma iPhone'a, to ja też muszę mieć iPhone'a, bo iPhone jest niezbędny do codziennej egzystencji, nie? Że tak jakby to jest ten moment, w którym potrzebujemy powiedzieć, no mi niczego nie brakuje. No tak. I tak naprawdę status finansowy nie decyduje, nie definiuje niczego. To prawda. Jeżeli Bóg ci każe wyjechać na Alaskę, to zapewni na to pieniądze. Nie? No właśnie, a propos tego, bo często pojawia się ten temat, że my żyjemy w wynajętym mieszkaniu, nie mamy, że tak powiem, własnego konta i tak dalej, ale no dlaczego nie mamy też, modlimy się oczywiście o dom, mhm. o mieszkanie swoje. Tylko, że mam świadomość tego, że ja nie wiem, gdzie mnie Pan Bóg skieruje w ciągu mm -hmm. najbliższych, nie wiem, 10 lat. Mm -hmm. A może mi powie, wyprowadź się w ogóle w, inny, w inną stronę. Do Australii, tak? tam jest ciepło. Może i do Australii, a tam duże pająki i węże i te sprawy. Do Kalifornii. Ja, to, to wiesz. Ale no nie wiem, nie wiem, co się stanie, mm -hmm. więc nie jestem taki zafiksowany, nie myślę o tym, że o, może mieć swoje, tak? mm -hmm. Bo jak nie mam swojego, to oczywiście po ludzku finansowo tracę, ale jednocześnie jestem na tyle elastyczny i na tyle nieprzywiązany do konkretnego miejsca, że mogę pójść tam, gdzie mnie Pan pośle. A słyszałem wiele takich historii, gdzie na przykład Bóg powiedział komuś, kto miał nie wiem wielką służbę, czy wielkie, wielką posługę, czy firmę nawet. Nawet spotkałem w Izraelu takiego faceta, który wchodził już w Stanach ze swoją firmą informatyczną na, na giełdę, Bóg mu powiedział: Hola, hola, sprzedaj wszystko, daj swoim dzieciom, swojej rodzinie, którzy oni wszyscy już do, do, dorośli i tak dalej. Rozdaj to i jedź do Izraela. I pojechał. I, i żyje, pokazał mi, jak żyje: dwie Biblije, dwie pary spodni, dwie koszulki. I jego służba polega na ewangelizacji i na pomaganiu starszym osobom. Czyli tak naprawdę pieniądze nam są potrzebne do tego, żeby wypełnić plan Boży? Nie, nie są. Można bez. No, ale nie Są no. tacy wariaci. Nie no, dobra, ale mi przykro, znam, to, że tak znam jakby... faceta, który nie dotknął pieniędzy od czterech lat. O, oh, Jezus, też znam. I żyje. Tak ludzi, no, i, żyje. I więcej. Jeszcze doświadcza tego, że opatrzność Boża jest tak mm -hmm. szczegółowa, że potrafi mu wysłać zapałki z drugiego końca Polski. Mm -hmm. Jak to jest możliwe? Niektórzy powiedzą, no to już zakrawa o chorobę psychiczną. Tym ale to jest czasem on, on żyje. Wiesz, no, to, to nie jest masowe, nie? No nie jest, to jest no. tak jak większość myślę, ludzi. Bycie jednak... pustelnikiem, czy bycie tak. właśnie księdzem i tak dalej. To jest konkretne no, powołanie to, w dokładnie. kościele. Ale większość ludzi, no to jednak tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy, żeby zrealizować to, co Bóg nam wkłada w serce, a nie żeby płacić za fanaberię, no to... które nam świat mówi, że musisz mieć. Musisz no, okay. mieć. Na przykład bo... ta koszula, y którą mam Ławna. na sobie. Moja żona pracowała. Dostałem, dostałem od, od kolegów ze wspólnoty, od przyjaciół. Kupili w Lumpeksie za złote 30. Amen. I co? I co? I co, ja mam, ja mam czuć się gorzej, bo jestem w koszuli, w koszuli z lumpa? Nie, właśnie ja czuję się wygrany, Amen. bo nie dość, że za to nie zapłaciłem, to jeszcze ten, kto mi to kupił, zapłacił za to mało, a jest ładne i dobre. Jest Może tak I jest tak samo jakby kosztowała 300, stówy. No, no, no bo tak. to nie ma znaczenia. Nie ma, żadnego dla mnie. Ale jak musisz wydać płytę, to potrzebujesz. A jak muszę wydać płytę, to już im więcej, tym lepiej. No. w takim sensie, że im lepiej to będzie zrobione, tym lepiej dla, dla mnie, bo chcemy, tak jak zresztą znaczy lepiej dla królestwa tak naprawdę. W właśnie, które reprezentujesz. ale w, w takim sensie, że y, Bóg jest godzien tego, żeby na niego Amen. wydawać kasę. Amen. I, y, jak patrzę na nasze dziedzictwo, mhm. czyli na przykład na katedry, które są tak pieczołowicie pietystycznie Piękne zrobione, są. detale, detale, y, to wszystko. Tam co nie ludzie było włożeni. 15 tysięcy. Tak. I kiedy na przykład słyszę o tym, jak byłem gdzieś tam na, na południu Polski, niedaleko Rzeszowa i rozmawiam z, z księdzem proboszczem. Tam on opowiada mi o, o całej swojej parafii, coś co tam się dzieje i mówi, że no tą parafię no, to budowali parafianie. Mm -hmm. I no kurczę, pomyśl sobie, że dzisiaj ktoś normalny, jakiś człowiek e, buduje parafię. Że to, buduje ją fizycznie. Troszkę inne czasy. Że, że po prostu... Wchodzi w to, nie? Tak, teraz, znaczy ja to rozumiem. Nie? Teraz no to wiadomo, dają ludzie kasę i się parafia buduje, ale tam było, że ludzie inwestowali swój czas, nie tylko pieniądze. No ale to był też trochę inny świat, tego no czasu był. było więcej, nie? Był, to, to prawda. To po prostu, to nie było tak jak teraz, nie, że jest pogoń za wszystkim. No, tego czasu to było inaczej. Ale no ludzie całe, całe żywoty mogli poświęcać na to, aby zbudować coś takiego, nie? Z drugiej strony słyszałem świadectwo księdza proboszcza, który rozmawia ze swoimi parafianami o dziesięcinie. Jeden z parafian mówi mu, ja daję w tej parafii ekwiwalent 20 tysięcy dolarów rocznie swoim czasem, który tutaj spędzam, a wy jesteście niewdzięczni. A on mówi, miałem na końcu języka, żeby poprosić go o ekwiwalent finansowy i podziękować za jego pomoc. No, można? Nie, no w sensie takim, że wiesz, ja tu daję swój czas, bądźcie wdzięczni. Pieniędzy wam nie dam, bo mój czas jest warty tyle, ile pieniądze, nie? Także no chcę tylko powiedzieć, że nie tylko pieniądze. Ale i czas. Serce, I to, i to. Serce no. talenty. No to, co mówiliśmy, nie? że tu nie to nie jest zasada dziesięć, to nie jest zasada pieniędzy. Hojność to nie jest zasada pieniędzy, to jest zasada naszego codziennego życia, którą ty reprezentujesz. I po prostu, jak trzeba pójść drugą milę, to pójdziesz drugą i trzecią, nie? Jak trzeba, to trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Królestwo nas potrzebuje. Amen. Co jeszcze robisz? Gdzie cię można znaleźć? No, prowadzimy na, na Facebooku, na Instagramie stronę. Robimy grafiki, ja głównie robię grafiki ewangelizacyjne, szukam różnych fajnych cytatów, które łatwo wchodzą w głowę. Piszemy artykuły, nagrywamy podcasty też. Choć to ostatnio trochę zwolniło, bo nie dajemy rady sami tego wszystkiego ogarnąć. Czyli, jakbyś miał innych. więcej kasy, to byś robił więcej. Tak, no bo po prostu zlecałbym komuś, kto się zajmuje okay. profesjonalnie tym, żeby obrabiał mi dźwięk, dźwięk i nie robił to hobbystycznie, czy za Bóg zapłać. Tak? Okay. To wtedy inaczej też. No, ale... Przepraszam, to jest ważny moment, bo tak jakby jak patrzę na Krzysia i myślimy sobie, jakby Krzysiu zarabiał trzy razy więcej, to pewnie by sobie kupił trzy razy więcej rzeczy, a prawda jest całkiem inna. Nie no, jakby Krzysiu zarabiał trzy razy więcej, to by zrobił trzy razy więcej To, co jest rzeczy. najważniejsze dla mnie, to to, żeby fundacja miała środki na działanie. I zatrudnianie kolejnych ewangelizatorów. Najlepiej by było, prawda? bo są ludzie, którzy mają ogromny potencjał, a w królestwie te pieniądze gdzieś się przelewają. No. A fajnie by było, jakby trafiały do ludzi takich jak ty, takich jak ja, takich jak Marcin Zielinski. Nie dlatego, że po prostu chodzi nam o pieniądze. Tylko że tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, w ogóle jest ten schemat, który widzimy w kościele piękne, wspaniałe młodzieżowe wspólnoty, później przemieniające się we wspólnoty młodych dorosłych, rosną do 150 osób. Bach, nagle połowy nie ma, bo mają dzieci. Nie? No tak I istnieją. No. Żona. Dzieci, praca, i już nie ma czasu na ewangelizację. Jest cztery godziny w tygodniu, nie? Tak naprawdę, które możesz poświęcić, a jest mnóstwo ludzi, nie wiem czy mnóstwo, ale dużo. Sami znamy, pewnie byśmy zliczyli kilkanaście, które mogłyby się zająć ewangelizacją na pełen etat, ale potrzebują ekwiwalentu finansowego. Bo Zabezpieczenia trzeba... jakiegoś. No. Myślę, że nie wszyscy, tak jak ty, robią krok w wierze, nie? Taki radykalny. No niektórzy potrzebują jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że kto, jak nie, nie liderzy, jak no nie. nie ci, którzy stoją na czele kościoła, mieliby im zapewnić to, mhm. to, tą stabilność. Amen. Facebook, Soul In Sky lub Krzysztof Sobiński. Tak, YouTube. Instagram. Instagram. A jakie portal? Tak samo się nazywacie Instagram, YouTube? Wszędzie Soul In Sky. Dobra, Łukasz Dabelki, to się pojawił na ekranie. Dobrze. Krzysiu, bardzo Cię lubię. Pozdrowimy Lesia? Pozdrawiamy Lesia. Lesiu, pozdrawiamy Cię. Lesiu jest wspaniały. Dobra, czyli czy ja Cię już przedstawiłem? Nazywasz się Krzysztof no, tak. Sowiński, z żoną i dziećmi jesteś ewangelizatorem. Przyjechałeś dzisiaj tutaj po to, żeby pogadać z nami i super rozmowa. To jeszcze hmm? teraz zadam trzy pytania clickbaitowe, których, na które nie odpowiesz, ale yy, czy będziesz księdzem kiedyś? Nie odpowiesz powiedziałem. Jak nie odpowiem? No hmm. mogę powiedzieć, że jak Bóg, da, jak Bóg da. Jak Bóg da, to na pewno będę diakonem. Okej. Okay. Czyli jest ten element u ciebie. No, chciałbyś? chciałbym kiedyś być diakonem stałym. Będziesz proboszczem parafii? Nie wiem. A czy twój? Wątpię. A czy jak twoje dzieci będą dorosłe. Dorosłe. Na będziesz z nimi posługiwał? Oczywiście, że tak. Amen. Już posługuję. Jak mnie boli brzuch, to już zakładzie ręce no. i się modli o uzdrowienia. Amen. Kochany, bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Mamy jeden cel: jeden. I jeden cel. Armia Dzieci, So in Sky, głos Pana Yang GPS. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.